O! Zapytałam się, nie? 74 zł. Psów dupę. Nie. Jak na szynce. Fashion. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Witam Was w kolejną piękną środę, jak zwykle. Tym razem jest to jesienna środa i dlatego zapraszam Was na jesienny haul z Shein. Myślałam na początku, żeby zrobić w ogóle taki haul halloweenowy, ale nie do końca podobały mi się te rzeczy, które były na Halloween, bo to były takie zwykłe, generyczne, takie jakieś dziwne, więc pomyślałam, że po prostu zrobię jesienny haul, dlatego że i tak chciałam sobie kupić ciuchy na jesień / zimę, więc zaczynajmy. Kategorię spodnie, góry i będzie też akcesorium. Akcesorium? Nie wiem nawet jak to się odmienia. O dziwo będzie więcej spodni, bo stwierdziłam, że mam ochotę na takie trochę ciemniejsze, trochę cięższe spodnie, więc będzie taka ekoskóra i te sprawy, więc może zacznijmy od tego. Wejdę sobie tutaj na stronę Shein, kliknę sobie pierwsze lepsze i są to spodnie Aperlot. Prezentują się tak. Problemem, jaki tutaj widzę, to jest to, że mogą być bardzo słabej jakości, bo jak widzicie kosztują tylko 71 zł, a poza tym mogą po prostu mi nie pasować. Ja tutaj kupiłam rozmiar S, czyli taki mój standardowy. Już to otwieram, albo już jest otwarte. Nawet nie jest zahaczone. Okej, to nie są takie typowo skórzane spodnie, tylko to wyglądają jak takie zwykłe materiałowe i w środku w ogóle są puchate. To jest rozmiar S? To jest rozmiar XS. O, już wiem, może przeczytałam w opiniach. Tak, bo zobaczcie, jak one się rozciągają. Serio? Skórzane spodnie, które robią tak? Nie wiem, czy będzie mi się to podobało, ale czas je przymierzyć. Widzę, że są bardzo takie obcisłe, ale z drugiej strony to jest XS-ka, więc w ogóle jestem w szoku i także w to wchodzę. Ale właśnie pewnie dlatego, że było napisane, że one są, wiecie, o rozmiar jakby za duże, albo są po prostu bardzo rozciągliwe. Nie wiem, czy wy też tak macie, że jak zakładacie nowe jeansy, to jest takie... Trzeba sobie wpasować wszystko. No dobra, co ja o tym myślę? No ogólnie w miarę przylegają, chyba troszeczkę odstają tutaj, ale to nie jest aż taki mega duży problem. To wygląda dziwnie. Takie, wiecie, robią się jak na szynce, jak wiązana szynka. Znowu tutaj liczę na Waszą pomoc. No mi się to nie do końca podoba, ale przynajmniej wiecie, jak gdyby jest dobry rozmiar. Jest okej. Tak się marszczy. Nie fajnie. Obrót. Szynka. No dobra, nie jestem co do tych tak całkowicie przekonana. To są pierwsze spodnie. Jeszcze mam 4 pary, więc jak mam 4 pary, to no nie zachwycają mnie. Tak bym powiedziała, że nie są jakieś takie wybitne. Więc nad nimi się jeszcze zastanowię. Jedziemy dalej. No dobra, dla mnie jakby nie patrzeć, to są to spodnie typu szynka. I jeszcze w dodatku jak teraz usiadłam na tym fotelu, on jest tak, wiecie, normalnie z materiału, to czuję, że się z niego ześlizguje. Że to nie są spodnie, które się trzymają czegokolwiek, one są, wiecie, takie śliskie. Skakujecie na fotel i robicie... Tak planowałam, to dokładnie tak to planowałam. Okej, więc zobaczmy co tam kolejnego. Może w takim razie dla odmiany bluzka. Jesień mi się kojarzy właśnie z takimi ciepłymi kolorami albo ciemnymi. Teraz w tym roku brązy to jest w ogóle hit i dziwię się, że przez tak długi czas brązy były gdzieś tam odkładane i mało się je nosiło. Bardzo mnie zaciekawiała ta bluzka. Wygląda na zdjęciu, że jest crop topem. Była w 3 różnych kolorach, ale jak gdyby właśnie chciałam ten brązowy z napisem social. Z tego co pamiętam, kupiłam rozmiar S, a nie, rozmiar M. Już drugi raz się pomyliłam. Czyli akurat ten powinien być zaniżony. No, ten materiał jest mega dziwny. Ogólnie wygląda całkiem spoko. Jeżeli chodzi właśnie o materiał, to jest jakbyście rozpuścili plastikową butelkę, zrobili z niej takie, wiecie, nitki, jak ona by się ciągnęła i potem uszyli z tego bluzka. Dobra, no i chyba czas ją przymierzyć. Wydaje mi się, że założę ją na ten top, bo ten top jest w zasadzie takim jakby stanikiem, ale o Boże, jakie to jest straszne. Ten materiał jest mega dziwny. I czy moja twarz przejdzie przez ten gol? Zapytałam się, nie? Okej. Cieszę się, że wzięłam M-kę, dlatego że mogłabym w S-ce rzeczywiście nie przejść, jeżeli chodzi o głowę, ale ten krój... Znaczy, pasuje mi do pomadki, jeżeli chodzi o kolor. Czy mi się dobrze wydaje, czy to jest tak, tu jest dłużej, tu jest krócej? Chociaż... nie najgorzej. No nie wiem, wy też musicie powiedzieć, co z bluzką social i co z tymi spodniami, bo też nie jestem do końca przekonana, ale jeszcze mam szansę, jeszcze będzie szansa. Dobra, na razie nie ma hitów, a ja się boję, że to może tak kontynuować. No okej. No dobra, nie jest najgorzej, ale lecimy dalej, żeby zobaczyć, jakie jeszcze inne opcje są. Znowu zjeżdżam z tego krzesła, autentycznie, po prostu te spodnie to jest jakiś szok, więc wymienię je na inne, mam nadzieję, że lepsze, ładniejsze i w ogóle super. Może teraz zupełnie inny styl. Spójrzcie, mam tutaj takie spodnie, które są z dziurami, bo ja bardzo lubię spodnie z dziurami, ale są czarne, bo właśnie chciałam mieć takie, wiecie, ciemniejsze kolory, bo ja ostatnio mam tylko same jasne spodnie. Kupiłam te czarne, takie porwane, z prostymi nogawkami, z tego co widzę, powinny być proste. Kosztowały całe 74 zł, więc też nie najgorzej i muszę je teraz znaleźć. I tu jest rozmiar XS, więc takie zwykłe dżinsy, które mają na końcach poszarpane nogawki i z przodu też właśnie mają dziury. Jeżeli chodzi o materiał, to nie jest rozciągliwy w ogóle, więc błagam, niech ja się zmieszczę w XS-kę. Okej. Jak na siebie patrzę, to absolutnie nie wyglądam jak ona. Ona wygląda cool, ona wygląda, wiecie, stoi, jest taka fashion, a ja się czuję dziwnie, bo te spodnie wyglądają tak, że nie wiem, no może to jest tylko i wyłącznie jakieś gdzieś w mojej głowie, ale jak dla mnie to jest tak, że tutaj jest tak jakoś dużo, wiecie, wąsko, potem tu jest takie bób, potem tu jest jakoś tak o i jest tak jakoś mało kształtnie, że wiecie, że tu jest takie wielkie. Ja myślałam, że one będą bardziej proste, a one się robią takie pyp, 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 pyp. Nie wiem, o co chodzi z moimi dźwiękami dzisiaj, ale ogólnie fajne, podoba mi się to, że ma... O nie, ja w nich nie ukucnę. Serio, ja w nich nie ukucnę. No, okej. Jest to bardzo słabe. W sensie one są tak, że trudno jest tak się... To już tu przestaje być komfortowo. W tym momencie. To jak ja mogę w nich... O Boże, one się w ogóle nie rozciągają. 74 zł. Psów w dupę. Serio, one tak fajnie wyglądają na tym zdjęciu. O co chodzi? Dlaczego ja nie wyglądam tak? To w ogóle, tu mnie tak opina, nie, fuj, dobra, Jezu, ja czuję, że ja muszę je zdjąć, więc te na pewno nie i to mega słabe. Jak ktoś chciał odkupić, to ogólnie, wiecie, może ktoś szczuplejszy ode mnie, albo coś takiego, bo mnie jednak tutaj dosyć mocno opina, no bo to jest XS-ka. Aga, o czym ty myślałaś? To zgłaszajcie się do mnie, bo będę sprzedawać chyba rzeczy, które kupiłam w Shein, a nie będę nosić. Zobaczę teraz, jak się w tych siada, czy ja w ogóle, o Boże, mam wrażenie, jakbym mi się słabo oddychało, ale to nie przez to, że tutaj, tylko że mam tak uda ściśnięte, wiecie, tak jakbym była zwinięta folią, że po prostu, o Jezu, tych spodni wiem, że na pewno nie zatrzymam. Jest mi trochę przykro, ale co mam z tym zrobić, tak? Wygląda świat ubrań, które się nie rozciągają. Teraz może w takim razie zmienię górę znowu. Mam dziś taki t-shirt oversize'owy, zresztą zobaczcie sami, kosztował mnie 37 zł i wzięłam kolor kawowy, brązowy. I kupiłam ten rozmiar S, czyli mój. Brawo, Aga, może tym razem wszystko będzie okej. No, ma trochę inny odcień niż na tym zdjęciu. Jest bardziej ciepła mimo wszystko. Jest taka, rzeczywiście taka kawowo-brązowa. No i ma taki tarotowy nadruk. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała. Ja mam dosyć pozytywne nastawienie, jeżeli o to chodzi. O, całkiem szerokie, spoko. Ej, nie wiem, czy siebie nie wolę w cieplejszym brązie, ale ten jest też bardzo ładny. Najnormalniejszy w świecie, wiecie, taki zwykły t-shirt, spoko. Taki mega basic, będę go nosić. No i to jest git. Z tyłu jest taki zupełnie normalny, no pognieciony jak pognieciony, ale jest. A zobaczymy, jak on by wyglądał, jakby się go włożyło w spodnie. Czy on też by był spoko? No... chyba lepiej o dziwo wygląda, jak był wypuszczony, ale też nie najgorzej. No ale na pewno będę nosić, bo mi się mega podoba. Okej. Uff, z jednej na 4 rzeczy jestem taka, wiecie, zadowolona. Ale to dobrze, teraz mogę przejść dalej. Może teraz dam takie normalniejsze spodnie. Po prostu stwierdziłam, że wezmę sobie takie proste, czarne dżinsy, żeby one były bazowe właśnie do wszystkiego. Kosztowały, jak widzicie, 57 zł. Wyglądają tak totalnie bazowo i mam nadzieję, że będą wyglądać dobrze, a nie tak jak te, które mam na sobie, bo się po prostu załamie. I to jest rozmiar znowu XS. O Boże. I uwaga, test, bo się bardzo boję. O, dobra, rozciągają się, czyli nie będzie tragedii, jak się będzie siadało, to nie będzie czuć ścisku, ale ta nogawka, mam wrażenie, że jest strasznie wąska, więc teraz please, żeby to na mnie wejszło i żeby wyglądało ok. Tak, gdyby już czuję, że są ciasne w kostkach, więc jeżeli są ciasne w kostkach, to co będzie dalej? Ja czasami, słuchajcie, sobie rozrywam, w sensie rozcinam przy kostkach, żeby łatwiej wchodzić. O, nie, ktoś mnie bardzo okłamał! O Jezu, czy zakładanie spodni powinno być takie trudne? No i serio się zmęczyłam, ale muszę powiedzieć, no słuchajcie, że to wygląda całkiem nieźle. Oprócz tego. No nie wiem, czy widzicie, bo wszystko jest czarne, ale ogólnie ja tutaj widzę, że tak, wiecie, się marszczy, tak samo jak w tamtych pierwszych spodniach, że się robi właśnie tutaj takie przecięcie, ale ogólnie wyglądają całkiem nieźle. Ze spodniami jest tak, że ogólnie, moim zdaniem, lepiej kupić troszeczkę za małe, dlatego że one i tak się zawsze rozchodzą. Mam nadzieję, że skoro teraz się w nie tak wciskałam, to potem jak się rozejdą, to już będzie git. Wydaje mi się, że to jest ok, jako takie bazowe po prostu czarne spodnie, nie? Nie najgorzej. Jeszcze squat test. Hej, na luzie. Serio, na luzie, bo się rozciągają, są fajne. Okej, dobra, fajnie, spoko. Więc teraz może przejdę do akcesoriów, a w zasadzie do akcesorium. Kupiłam jedną rzecz za 4 zł, a w zasadzie dwie rzeczy, tylko w jednej paczce, ale nie mogłam się oprzeć i musiałam jedną z nich założyć i nie wiem, czy zauważyliście, ale jedną z nich jest właśnie mój nowy kolczyk, który mam już od jakiegoś czasu, w sensie od paru dni już po prostu założyłam, bo bardzo chciałam w ogóle sprawdzić, czy też ta dziurka jeszcze żyje. I okazuje się, że żyje. Więc jednym z tych kolczyków jest, jak widzicie, ta gwiazdka. Tutaj możecie ją zobaczyć na stronie w większym przybliżeniu. A drugi to jest księżyc. Jest też mega, mega fajny i nie wiem, może sobie zrobię na przykład drugą dziurkę tutaj, albo jeszcze trzecią dziurkę tu i będę miała takie dwa obok siebie, ale właśnie bardzo mi się podobają takie wiszące małe kolczyki i jak za 4 zł są mega, bo ja tego kolczyka nie zdejmuję, więc przed się też z nim myję i tak dalej i na razie jeszcze nic się z nim nie dzieje, więc jestem mega zajarana. Naprawdę spoko. Jak za 4 zł, hej. To może teraz góra znowu. I tutaj mam bardzo dziwną górę. I szczerze mówiąc, znowu to była kwestia tego, że to fajnie wygląda na przykład na ludziach, ale nie mam pojęcia, czy będzie dobrze wyglądało na mnie. I mowa tutaj o tym, jak gdyby kropie. Ja sobie wzięłam kolor czarny, żeby pasowało do wszystkiego i też chciałam sprawdzić, jak w ogóle w tym będę wyglądać i kosztował 18 zł. Przyszedł w takiej torebce, ja tutaj mam rozmiar S. Materiał nie najgo... No dobra, chyba nie będzie prześwitywał, bo widzę trochę światła przez to, ale materiał nie jest najgorszy, jest całkiem przyjemny w dotyku. W porównaniu do tej bluzki, która po prostu jest taka szeleszcząca i strasznie plastikowa, to ten materiał jest naprawdę fajny. To jest bluzka, nie? Jakaś tam forma bluzki. No zobaczymy. Jak nie, to będzie to przynajmniej tylko 18 zł. Dobra, może na razie nie wygląda zbyt spektakularnie, ale jeszcze tego nie naciągnęłam nawet. Nie wiem też, jak bardzo to się powinno naciągnąć i jak bardzo to się powinno marszczyć. Może powinnam to jeszcze bardziej zmarszczyć. I teraz to zawiążę jakoś. Okej. Dobra, ten naszyjnik na razie sobie też wezmę do tyłu. A, zaraz ona to ma na krzyż. Czemu ja tego nie założyłam na krzyż? Świetnie, czyli znowu. Jeszcze raz, Aga, zupełnie źle to zrobiłaś. Nie. Tak to powinno być. No i teraz się w ogóle lepiej układa. Dobra, nie najgorzej, tylko te spodnie, tak jakby się ściągają trochę w dół. Kurde, ale dziwnie się to trochę układa. Czy mi się wydaje, bo ja już sama nie wiem, czy ja wariuję, czy nie. Ale ogólnie z tyłu wygląda całkiem spoko. No taka bluzka, taki krop, a z przodu jest tak, coś się dzieje ciekawego. Fajna. Wydaje mi się, że zostawię, będę nosić. Nie wiem, czy bym na przykład nie kupiła jakiegoś innego koloru ogólnie też, ale czarny, spoko, przynajmniej do wszystkiego będzie pasował. Więc wydaje mi się, że mogę przejść do kolejnej rzeczy, bo tą zostawię. I teraz, jak pewnie zgadliście, czas na kolejne spodnie. I tym razem to będą spodnie, które chciałam, żeby były takie ala skórzane też, ale właśnie nie aż takie ciężkie, tylko pomyślałam o takich ala skórzanych leginsach. I teraz jeszcze nie wiem, czy to był błąd. Zobaczymy, przekonamy się za chwilę. Na stronie wyglądają w ten sposób. Kosztowały 36 zł, więc no mówmy się, nie najgorzej. Mam tutaj rozmiar S. Na pierwszy rzut oka wyglądało tak jak standardowo właśnie te takie ala skórzane leginsy. Zwykłe cienkie, więc właśnie też spoko na taki sezon typu wiosna, jesień. Może będą wyglądać spoko. Mam nadzieję, że nie będą prześwitywać. Zobaczymy. To, co na pewno zauważyłam, to to, że są bardzo szeleszczące. W sensie wydają bardzo dziwne dźwięki. Ale one są dziwne. Są dosyć krótkie, w sensie nawet jak na mnie, a ja mam 1,60 m, to rozcięcie jest takie, nawet nie wiem czy spoko w ogóle, bo wygląda dosyć dziwnie. Z tyłu no trochę się odznacza bielizna mimo wszystko. Znowu tutaj się robi to samo, co wszędzie. Szczerze, nie mam pojęcia. Widać, że to jest tanie, słychać, że to jest tanie i trochę się tak układa, jak było tanie. Jezu, jestem taka zawiedziona tym haulem do tej pory. No może z 2 rzeczy albo 3 były spoko, a tak poza tym to jest tak bardzo średnio. Jestem załamana, nie wiem co po prostu powiedzieć o tych spodniach. Wy musicie mi powiedzieć, bo niby są okej, a z drugiej strony nie do końca. Mam jeszcze właśnie te następne spodnie, które mam. One są mega dziwne, ale chciałam je kupić, żeby zobaczyć jak w niej wyglądam i mam nadzieję, że będą super. Mam nadzieję, że będą najlepsze i stwierdzę, wow, to wszystko było tego warte. Właśnie tak, więc przejdę do tego. Test siadania. Trochę się zsuwam, tak, okej, trochę się zsuwam. Jednak to jest podobne co te pierwsze spodnie, bo właśnie one też są pokryte takim czymś i jest takie... Więc teraz może przejdę do ostatniej góry i ta góra akurat jestem mega podekscytowana, bo bardzo mi się spodobała i nie mam takiej góry jeszcze i pomyślałam, ale byłoby fajnie coś takiego mieć i zobaczyć jak to też wygląda na mnie, więc przejdźmy do niej. Shall we? Jest to ala kurtka, ala sweter. Kosztowała 83 zł. Była w różnych kolorach, ale ja wybrałam właśnie taki brązowy po prostu. To jest największa z tych paczek. Taka jest mega puchata, w sensie jak to wzięłam do domu po raz pierwszy, to miałam ochotę to rozedrzeć, założyć, wyjąć, ale jeszcze tego nie otwierałam. Ale to jest mięciutkie! Wow. Jedyne co widzę to to, że ten kolor jest chłodniejszy niż ten na zdjęciu. Natomiast wybrałam tutaj rozmiar XS, dlatego że to jest bardzo duże i pomyślałam, że jakbym wzięła swój rozmiar, to mi się utopiła dosłownie. Otwieram te guziki i zakładam na siebie, bo mi jest zimno tylko w tym topie, więc sprawdźmy. Ale ogólnie, jak kocyk, jakbym nosiła na sobie kocyk. Idealnie. O Jezu, to jest mięciutkie i cieplutkie. O Jezu, ile kłaków, jakieś dziwne. Mięciutkie i cieplutkie ogólnie. Wow, ale super, ale to jest miękkie. Dobra, przydałoby się coś tutaj bardziej płaskiego, może założę ten pierwszy top, który miałam. No dobra, no i teraz to sprawdźmy. Ale jesienny vibe. Ale to kocham i w ogóle teraz te spodnie nie wyglądają najgorzej moim zdaniem. Teraz jest tak, no spoko, wiecie, jesiennie, ale z drugiej strony jest przełamane tym, że to jest takie jaśniejsze. Ale to jest super. Jezu, jakie to jest fajne. Jak ja to kocham, spójrzcie. To jest takie cieplutkie, takie miękkie. Wow. Teraz będziecie mnie chyba w tym widzieć bardzo często. To jest jak gdyby hit, to jest do tej pory najlepsza rzecz z tych wszystkich, tylko kolor właśnie tak, no nie do końca przez to, że jest taki szary, a tam mimo wszystko on był bardziej, wiecie, taki ciepły brązowy, coś w stylu tego, może nie aż tak, ale taki cieplejszy, tutaj jest szary, ale jednak jest bardzo przyjemny, bardzo ciepły. Z tyłu wygląda tak i można to oczywiście zapiąć na guziki, ale podejrzewam, że wtedy będzie trochę gorzej wyglądało, wiecie, no ale będzie zimno, nie? Ale tak rozpięty wygląda super, mega się jaram. Dobra, spodnie! Te dziwne spodnie. Te ostatnie spodnie wydałam na nie, na szczęście, w razie co, tylko 38 zł i wyglądają one tak, więc ogólnie fajnie, nie? Typiara też bardzo fajnie w nich wygląda, bo są, z tego co ja tutaj widzę, wyglądały jak takie dzwoniaste trochę, mają mega fajny pattern, no i wiadomo, te paski. Więc ja mam naprawdę nadzieję, że ja będę w nich dobrze wyglądać. I mam tutaj rozmiar XS. Jest taki dziwny materiał, ala welurowy. Mi likes it. Okej, dobra, to będzie wyzwanie. I są takie dzwoniaste, bo się tutaj rozkloszowują, tylko pewnie są mega długie. No ale dobra, przetestuję, słuchajcie. No dobra, rozmiar XS, zakładam. Mogę w niej nie wejść autentycznie. Okej, dobra, weszłam. Ej, dobra, może to zrzucę. Ej, chyba je lubię bardzo. Bo ja jeszcze widzę teraz je w całości, że to są właśnie takie fajne dzwony. Mam wrażenie, że trochę są wysokie. W ogóle jak bo czekaj, okej. Dobra, czyli ona sobie tak zrobiła, tak. I teraz tu i sobie z tyłu to wiąże. Hell yeah. To wymaga dużej ilości skupienia. żeby z tyłu zawiązać kokardę. Dobra, czyli to jest tu, a to jest tu. O mój Boże. Ogólnie cofnę się, żebyście zobaczyli. Mam nadzieję, że będziecie widzieć. O, teraz widać, że to są dzwony. I szczerze mówiąc mi się to podoba. Nawet materiał też jest nie najgorszy, one są bardzo cienkie, ale jakby zobaczcie, że to naprawdę spoko wygląda. I są dzwonami! Ej, no, muszę przyznać, że szczerze mówiąc myślałam, że to będzie nie wypał. W sensie, że to będzie bardzo źle wyglądało, a tutaj naprawdę jest okej. A czy to by wyglądało dobrze z tym? Chyba nie, chyba już byłoby za dużo. Ale w ogóle to jest coś takiego z tym full brązem. Nie, bez sensu. No ale mimo wszystko super. Bardzo mi się podobały te spodnie. No, mega. Tak jest. Okej, więc teraz jakbym miała wszystko podsumować, to z gór najmniej podobała mi się ta koszulka, właśnie głównie przez materiał, przez to jak się układała, że taka jest, wiecie, sztuczna. Potem w kolejności chyba ten czarny top, taki, wiecie, malutki, bo on jest okej, ale też mniej mi się podobał niż ten brązowy t-shirt, więc mi dali tak prawie na równi. No i oczywiście totalnym hitem numerem 1 z gór to jest ten kocyś, jest po prostu niesamowity, serio, będę go kochać miłością wielką. A jeżeli chodzi o doły, to najmniej mi się spodobały te spodnie czarne z dziurami. W ogóle mi się nie podobają i wiem, że na pewno ich nie będę nosić, więc to jest taki, że aż je, wiecie, wyrzucam. Kolejne jak gdyby z tych najmniej lubianych to są te bardzo szeleszczące leginsy a la skórzane. Też nie wiem, czy je zostawię, bo nie do końca się dobrze w nich czułam. Potem już trochę lepiej to były te spodnie, które były ala skórzane, te pierwsze, bo one całkiem fajnie leżały, nie szeleściły aż tak bardzo jak tamte, no i jak gdyby nie wydają się aż takie, wiecie, tanie jak gdyby w wyglądzie. Potem te zwykłe jeansowe spodnie, wiecie, te zwykłe takie rurki jakby, takie bazowe, bo one są ok, wyglądały dobrze i jako takie bazowe czarne spodnie wydaje mi się, że naprawdę spoko. No i moje najulubieńsze, czyli te. Serio, mimo że nie są takimi, wiecie, jak gdyby normalnymi spodniami i na pewno nie do wszystkiego będą pasowały, nie do wszystkiego można je nosić na każdą okazję, to i tak są bardzo, bardzo fajne. Podoba mi się krój, podoba mi się to, że są właśnie rozkroszowane, więc tutaj akurat hit. No oczywiście nie wspomnę już o kolczykach, które noszę od jakiegoś czasu. Więc jeżeli podobał się Wam ten haul, to pamiętajcie, żeby obejrzeć też inne haule, które nagrałam właśnie i z Shein, i z Missguided, bo to były też bardzo śmieszne rzeczy czasami, bo ja ogólnie nie wiem, co robię. Ja kupuję tak na zasadzie, bo mi się podoba to, co widzę, a nie mam pojęcia, jak ja w tym będę wyglądać, bo ja się w ogóle na tym nie znam. A więc dzięki piękne, że byliście ze mną. Widzimy się na tym kanale w następną środę, jak zwykle, a na kanale Beauty w następny piątek, też jak zwykle. W środę i w piątki. Zawsze. A jeżeli jeszcze chcecie stać na YouTubie i oglądać go dalej, to możecie sobie kliknąć któryś z tych dwóch filmów tutaj po prawej stronie. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, no to nadróbcie to koniecznie, klikając tutaj w moją okrągłą twarz. Dziękuję pięknie i pozdrawiam. I moje włosy też.